Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Dzisiaj w tej uroczystości, w tym święcie przychodzi do nas ta potężna, dobra nowina, że tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Bo nie posłał swojego Syna po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. I to jest ta dobra nowina, która dzisiaj przychodzi i oby jak taran wdarła się do naszego życia, który ciągle myślimy o Bogu źle, ciągle nadstawiamy ucha na tą nowinę, która przychodzi od wielu, która mówi, że Bóg karze, że Bóg się gniewa, że Bóg jest mściwy, że Bóg sądzi, że Boga należy się bać. Dzisiaj słowo, dzisiaj ta uroczystość, to podwyższenie krzyża, ta dobra nowina, która płynie z tego krzyża, który jest w naszym Kościele w centrum, obwieszcza nam prawdę o Bogu. Dzisiaj Chrystus otwiera to słowo tym, że nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił. Nikt nigdy Boga nie widział, tylko jednorodzony Syn. Wie, kim jest Ojciec. I Chrystus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. I dzisiaj w tym podwyższeniu krzyża objawia się, co Bóg myśli o nas. My potrzebujemy słuchać tej dobrej nowiny wobec tych różnych lęków, które nosimy w sobie, które są podsycane przez tyle różnych słów, które pada. Ludzi, którzy są tak mściwi. Ciekawe, że tak, skąd się w nas bierze taki lęk przed Bogiem, nie? Że nawet jak przychodzimy do spowiedzi, to trudno nam oddać grzechy bez usprawiedliwiania samego siebie. Wiele razy mówimy, usprawiedliwiając się, ale, ponieważ. Tak trudno nam jest uwierzyć, że Chrystus, który czeka na nas takimi, jakimi jesteśmy. On wie, z czego powstaliśmy. Zna nasze walki, nasze zmagania, nasz trud, nasze upadki. Zna nas lepiej niż my sami siebie. I czeka na nas po to, żeby nas podźwignąć, żeby nam dać swojego Ducha Świętego, żeby nam zwrócić to, co do nas należy. Pamiętacie Ewangelię Łukasza? Łukasz, który mówi, że wy skoro źli jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to czy Ojciec nie da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą? Owszem, da i to natychmiast da. I to jest ta tajemnica, która rozgrywa się w konfesjonale. Że przychodzimy i odpowiedzią na nasze grzechy, na nasze nieprawości jest dobry Ojciec, który daje swojego Ducha Świętego. Kiedy my dajemy Mu naszą nędzę, naszą mizerię, naszą biedę, nasze przegrane walki, upokorzenia, zranienia. To jest ta dobra nowina. Dobra nowina, obyśmy nie dali jej sobie odebrać wobec tych głosów, które nie wiem w imieniu kogo, na pewno nie Boga, na pewno nie Chrystusa, zsyłają ludzi do piekła, żądają kary dla drugiego człowieka, mówią, że Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, że kiedyś dosięgnie go kara, bo musi ukarać, bo tego wymaga sprawiedliwość. Dzisiaj to podwyższenie krzyża objawia nam sprawiedliwość Boga. Chrystus, przepiękny hymn,
uniżenia Chrystusa, który dzisiaj rozbrzmiał w tym czytaniu z listu do Filipian świętego Pawła. Wróćcie do Niego. Jeżeli możecie, kiedy wrócicie do domu, otwórzcie drugi rozdział listu do Filipian. Ten piękny, piękny hymn. Chrystus, który nie skorzystał z tego, że siedział po prawicy Ojca, że był Bogiem, że należała mu się chwała. Uniżył się tak bardzo, że stał się jednym z nas. I nie tylko, że stał się jednym z nas, ale że stał się sługą. I to wydarzenie, które celebrujemy, które wspominamy w Wielki Czwartek, Chrystusa, który uniża się i myje nogi uczniom, to nie jest jednorazowe doświadczenie. To jest całe życie Chrystusa, który przyszedł, żeby nam służyć. Żeby nam służyć. To jest ten Bóg, który już po grzechu Adama idzie i szuka. Mówi: Adamie, gdzie jesteś? To jest Chrystus, który w całym swoim życiu idzie i szuka. I także jest dzisiaj tu i szuka. I mówi do każdego z nas po imieniu. Tak, jakie imię nosimy. Piotrze, Pawle, Krystyno, Anno, Basiu, Kasiu, nie wiem. Gdzie jesteś? Żebyśmy mieli życie. Dzisiaj jest jeszcze ten drugi wymiar tego święta. W tym hymnie Kenozy jest powiedziane, że Chrystus uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Dał się odrzucić, nie? Jest ogromna tajemnica, rozumiecie? Boga, który daje się sponiewierać, daje się odrzucić. I widzimy na krzyżu tego naszego Pana, którego Bóg wywyższył. My mamy tutaj krzyż, który jest myślany jako 15 stacja, prawda? Mamy 14 stacji drogi krzyżowej i ten krzyż w centrum jest tą 15 stacją, która oznacza zmartwychwstanie. Ale to jest to zmartwychwstanie tego wywyższonego Pana, który zmartwychwstaje, który objawia życie, który daje swojego ducha na krzyżu, nie w inny sposób, nie triumfując, nie odnosząc sukcesu, ale wkraczając w bankructwo, dając się odrzucić, sponiewierać, wyszydzić, opluć. Nasz Bóg, kochając nas do końca, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tu objawia się życie. To jest to wywyższenie, którego dokonuje Bóg. To jest miłość. Kochać do końca. I objawiając, że śmierć jest pokonana, że można kochać do końca. I to jest dobra nowina dla nas wszystkich, dla naszych małżeństw, dla naszych rodzin. Na czym polega miłość? Jezus mówi: kto wierzy w Syna Człowieczego, ma życie wieczne. Kto wierzy w tego wywyższonego Pana, to nie znaczy tylko wierzyć, że to się dokonało, wierzyć, że to jest prawda. Wierzyć po hebrajsku emuna to znaczy oprzeć się. Wiara to jest zaufanie, prawda? Wierzę i jestem gotowy pójść. Tak jak Piotr, który łowił całą noc, nic nie złowił i Chrystus mówi: zarzuć. Mówi: na Twoje słowo. Wiem, że to nie ma sensu. Nie łowi się w ten sposób. Nie w ten sposób i nie na tą stronę. Ja jestem rybakiem, wiem, co zrobić. Tak jak my wiele razy w małżeństwie mówimy: ile razy? Wiem, już tyle razy próbowałam przebaczać, próbowałam różnych metod, próbowałam robić romantyczny wieczór, próbowałam różnych rzeczy robić. Wiem, że mogę spróbować jeszcze raz, ale to nie ma żadnego sensu. I vice versa. Nie? Wobec dzieci tyle razy próbowaliśmy. Nic nie skutkuje. Ale wierzyć, znaczy zaufać, że to jest prawda. Że prawda nie polega na posiadaniu racji, na uderzeniu pięścią w stół, na sukcesie. Że tu jest prawda. Wierzyć w Syna Człowieczego, wywyższonego. Wierzyć, że to jest prawda.
że prawdą jest dawać swoje życie, jest wchodzić w bankructwo, jest przyjmować grzechy drugiego na siebie. Wtedy przychodzi życie wieczne. I to jest odpowiedź dzisiaj dla nas. Dlatego, kiedy mówiłem na początku, że to święto jest związane z tym historycznym momentem znalezienia krzyża, tego drewna, faktycznego drewna, fizycznego, na którym Chrystus był powieszony, przybity, na którym dał swoje życie. Ale chodzi o to, żebyśmy my w naszym życiu odkryli nasz krzyż, na którym Bóg chce nas wywyższyć. Tak pięknie widzimy, Bóg dialoguje z nami w te dni poprzez Słowo. Słuchaliśmy Chrystusa, prawda, który mówił do tłumu, jeśli ktoś chce pójść za mną, najpierw objawiając, co to znaczy, że Mesjasz musi być odrzucony. Piotr, który się wzdraga, bo wie, co to znaczy. Bo Jezus powiedział, gdzie ja będę, będzie mój uczeń. Wobec tego nie tak. A Jezus mówi, tak, zejdź mi z oczu, idź za mną. I do uczniów mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, i dzisiaj te słowa jeszcze raz rozbrzmiewają, chcemy pójść za Chrystusem. Chcemy mieć życie wieczne. Chcemy, żeby nasze małżeństwo ożyło. Mówimy sobie, a już tyle lat jesteśmy małżeństwem, to już ty jest miłość, to już jest takie, przywykliśmy do siebie, no. Jakoś to wszystko jest, to już nie ma tego romantyzmu, nie ma już tego uczucia. Chcesz na nowo to? Chcesz, żeby ożyło małżeństwo? Chcesz, żeby Bóg na nowo odnowił te porwane więzy z twoimi dziećmi, które cię, Boże, nie dzwonią, które nie mają ochoty z tobą rozmawiać, które mówią, głupia matka, ojciec, ty z tamtego wieku Kennedy'ego widziałeś. Nie? Chcesz? To dzisiaj, oby Pan pozwolił odnaleźć ten krzyż. Ten krzyż, na którym jest wywyższony Pan. Jeśli ktoś chce pójść za mną, chcesz pójść? Weź swój krzyż. Bo tam Bóg cię wywyższy, tam objawi życie wieczne. Dlaczego tyle razy mamy nosy na kwintę? Bo nie chcemy umierać. Na koniec powiem to już. Koniec. Nie powiem. Wystarczy. Odwagi. To jest dobra nowina, bo dzisiaj ten Pan uniżony przyjdzie w swoim ciele i krwi. Przyjdzie tak, jak przychodzi zawsze. Bez triumfalizmu, bez sukcesu. Przyjdzie jako ten, który łamie swoje ciało dla nas. Który daje siebie. Ten wywyższony Pan. Połamany, udręczony, mówiąc masz. I będziemy mówili amen. I powtórzę to jeszcze raz. I nie będziemy mówili tylko amen na to, mówiąc tak, to jest prawda, w tym kawałku chleba, w tej hostii, który przyjmujemy, jest ciało Chrystusa, ciało i krew, realnie Chrystus jest obecny. Ale mówimy amen do tego wywyższenia, mówimy amen do tego sposobu życia, mówimy amen.